Do 31 października można głosować na projekty w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Na karcie do głosowania znalazło się 6 projektów inwestycyjnych dużych, 11 projektów inwestycyjnych małych oraz 7 projektów kulturalnych lub społecznych. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z każdej grupy. Teraz głosujemy do końca października albo w formie elektronicznej, logując się na stronę internetową Urzędu Miejskiego, bądź też oddając głos metodą tradycyjną, papierową, wrzucając głos do urny, która jest wystawiona tutaj w holu Urzędu Miejskiego przy Mickiewicza 1 i w Suwalskim Aquaparku. Zwycięskie projekty poznamy 25 listopada. Do realizacji zostaną zakwalifikowane te przedsięwzięcia, które w danej grupie uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na tę kategorię, z łącznej kwoty 2,6 milionów złotych. Wśród zgłoszonych propozycji prezydent Suwałk ma swoje typy. Poza naprawą schodów przy rzece Czarna Hańcza i kantatą na 300-lecie Suwałk, to projekt dotyczący jednej ze szkół. Na pewno będę głosował za takim projektem dotyczącym remontu zaplecza basenu szkoły podstawowej nr 10 na osiedlu Północ. Jest to bardzo potrzebna sprawa. Lada dzień zaczną się konsultacje społeczne w sprawie roweru miejskiego w Suwałkach. Chodzi dokładnie o skonsultowanie z mieszkańcami miejsc, w których będą stacjonowały jednoślady. W mieście powstanie 12 stacji, po 10 rowerów każda. Oczywiście my mamy swoje propozycje. Te propozycje zostały przedstawione do instytucji finansującej, czyli do Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast my możemy sobie dowolnie je w przestrzeni miasta przestawiać. A wobec tego poprosimy naszych mieszkańców już wkrótce, lada dzień, o wyrażenie swojej opinii, czy to w tym miejscu ta stacja rowerowa ma być, czy w innym miejscu. Drugi element, o którym zdecydują mieszkańcy, to nazwa, jaką otrzyma rower miejski. Będzie ogłoszony konkurs na nazwę tego roweru. Jak ten rower miejski ma nazywać się? No bo każde miasto ma swoją nazwę. Dobrze, żeby Suwałki też miały. Wobec tego taki konkurs będzie ogłoszony, jakoś tam drobną nagrodę funduje. No i wszystko robimy, żeby ten rower miejski na już przyszłe wakacje zafunkcjonował. Miasto ma nadzieję, że rower miejski będzie projektem rozwojowym i w przyszłości wyjdzie za granicę Suwałk. Jak fajnie to zafunkcjonuje, to wystąpimy z propozycją do gminy Suwałki, żeby może gmina Suwałki w następnym roku przyłączyła się do tej inicjatywy, bo dobrze byłoby, żeby ścieżki rowerowe mamy i do Płocicna, i do również Starego Folwarku. No, dobrze, żeby tym rowerem można troszeczkę dalej wyjechać. Rowery miejskie pojawią się w Suwałkach w ramach dużego projektu, który w kwocie 26 milionów złotych dofinansuje Unia Europejska. Przedsięwzięcie to zakłada również m.in. zakup 15 nowych autobusów zasilanych gazem ziemnym. Miasto właśnie ogłosiło przetarg w tej sprawie. Czek na kwotę ponad 1 200 000 złotych odebrał z rąk wojewody podlaskiego prezydent Suwałk. To dofinansowanie z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Wojczyńskiego. Inwestycja ruszy niebawem. Przetarg na budowę drogi jest już rozstrzygnięty. To jest ulica, która wiedzie do Suwalskiego lotniska i do LPR-u, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. No, tamten dojazd jest taki nieciekawy. Złożyliśmy wniosek i na ten wniosek otrzymałem dofinansowanie. W ramach funduszu miasto starało się o dofinansowanie remontu jeszcze 4 ulic. Te na razie znajdują się na liście rezerwowej. Wśród nich jest m.in. budowa ulic Miłosza i Kochanowskiego w rejonie ulicy Staniszewskiego. I wygląda na to, że również uzyskam dofinansowanie z tej listy rezerwowej. Ten projekt będzie przeniesiony na listę podstawową. Taki akt złożyłem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, że jesteśmy przygotowani na ogłoszenie przetargu. No i byśmy w ramach tego rozdania wykonali te dwie ulice w przyszłym roku do końca września.